Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o lekkoatletyce. Łączymy się ze Spałą, gdzie na zgrupowaniu kadry narodowej do lat 23 przebywa ostrowianin Patryk Wykrota. Witam cię serdecznie, Patryk. Witam serdecznie. Patryk, prosto praktycznie z Mistrzostw Polski, 97. PZL-a Mistrzostw Polski w Poznaniu, które się odbyły. Pojechałeś do Spały, taki intensywny miesiąc cię czeka startowy, tak? Tak, dokładnie. Rozpoczęło się właśnie Mistrzostwami Polski, o których pan wspomniał. I teraz szykujemy się tutaj na obozie do wyjazdu na Mistrzostwa Europy, które odbywa się w Tallinie. I dwa tygodnie po tych Mistrzostwach Europy, potem mam Mistrzostwa Polski w swojej kategorii, czyli Mistrzostwa Polski U23, które będą się w Suwałkach. Także faktycznie trochę tych imprez jest w krótkim odstępie czasu, ale może troszkę to łatwiej, jeśli chodzi o trafienie z formą, bo jednak wszystko odbędzie się tak, jest skondensowane w lipcu, także dla mnie to jest też, myślę, że korzystne. A powiedz właśnie, na którą imprezę szykowałeś taką docelową formę? No bo były te Mistrzostwa Polski, na 200 metrów zajęłeś 5. miejsce. Delikatny niedosyt pozostał? Tak, tak. Jest taki dosyć spory niedosyt, myślę, bo właśnie na tych Mistrzostwach Polski miała być ta forma, w związku z tym, że my tam z chłopakami mieliśmy rywalizować między sobą, kto pojedzie na te Mistrzostwa Europy, bo wiadomo, były tylko 3 miejsca na 200 metrów, a nas było 4, którzy mieli prawo startu, także już tam chciałem się pokazać z dobrej strony. I właściwie to ta forma była, tylko w eliminacjach tak naprawdę pokazałem, na co mnie stać, bo z dużym zapasem pobiegłem gdzieś tam w okolicy tego najlepszego mojego wyniku w sezonie, no i w finale miało pójść to jeszcze lepiej, niestety nie wszystko poszło tak zgodnie z założeniami, jak z trenerem sobie to ustaliliśmy i ostatecznie skończyłem na 5. miejscu, aczkolwiek byłem tam 3. wśród młodzieżowców, także gdzieś te szanse medalowe nadal są na tych Mistrzostwach Polski, no i wiadomo, jeszcze teraz chcemy się jak najlepiej pokazać na Mistrzostwach Europy, zarówno indywidualnie, jak i w sztafecie z chłopakami, też celuję w taki lepszy występ niż to było 2 lata temu i mam nadzieję, że ta forma teraz w tym Tallinie będzie jeszcze wyższa niż była na Mistrzostwach Polski Seniorów. No właśnie, bo trenujesz w Ostrowie od jakiegoś czasu, ponownie pod okiem Michała Walczaka. Na ile ten trening, jakby wróciłeś do tego, co było kiedyś, na ile to pozmieniałeś w kwestii właśnie przygotowań? Tak, zgadza się, trenuję z trenerem Michałem Walczakiem. Myślę, że jestem dużo lepiej przygotowany niż byłem 2 lata temu, kiedy indywidualnie startowałem też na Mistrzostwach Europy. Gdzieś jeszcze może nie pokazują tego wyniki na zawodach, bo jednak życiówki z tego okresu nie zrobiłem, aczkolwiek regularnie biegam w okolicy tego czasu, co nie zdarzało mi się w tamtym okresie, gdyż ja tam miałem taki jeden, jedyny bieg na rekord życiowy i potem biegałem tak, gdzieś oscylowałem w granicach 21:40, 21:50. Teraz ten poziom jest taki ustabilizowany na poziomie 21:20, więc myślę, że też to rokuje dobrze, jeśli właśnie chodzi o te Mistrzostwa Europy, że mogę się lepiej tam zaprezentować, ale troszkę inaczej podeszliśmy w tym roku z trenerem do treningu, bardziej przygotowywałem się nie właśnie od tej strony wytrzymałościowej, o której zawsze mówiłem, że jest tam dużo rezerw i chciałbym się przygotowywać na 400 metrów, tylko właśnie bardziej poszliśmy w szybkość. Było to związane troszkę z takimi moimi problemami zdrowotnymi, że ja tak, jak już wchodziłem na te wyższe obroty, nie do końca byłem w stanie ich wytrzymać i potem skutkowało to tym, że ja musiałem na kilka dni, nawet tydzień, czasem więcej, wypaść z treningu i stwierdziliśmy z trenerem, że musimy trochę przewartościować te nasze cele i po prostu skupić się bardziej na tej szybkości, gdyż po prostu ten trening wytrzymałościowy no, nie służył mi na tyle, żeby potem móc z niego urwać te cenne setne na 200 i gdzieś tam fajny wynik na 400, także w tym roku musiałem zmienić swoje cele i przygotowałem się głównie pod 200 metrów z tego treningu szybkościowego. No i na razie to wychodzi, ale jeszcze nie na tyle, na ile chciałbym, żeby to wyszło i myślę, że jeszcze w tym sezonie pokażę, że jednak jestem w stanie biegać szybciej niż dotąd. Czujesz właśnie, że jesteś w stanie, nie wiem, złamać barierę tych 21 sekund? W sensie ja tak i trener też tak czujemy. Tylko właśnie stoper na treningu to pokazuje nie do końca może zawody. Jeszcze pokazują właśnie, może brakuje mi takiego jednego biegu, takiego przełamania i potem już wydaje mi się, że łatwiej by mi się biegało niż na takim satysfakcjonującym poziomie. No jeszcze tego w tym sezonie nie było, ale na pewno jestem przygotowany na to i liczę, że gdzieś to przełamanie właśnie przyjdzie teraz na Mistrzostwach Europy.
minimum na Mistrzostwa Europy do lat 23, które odbędą się w Tallinie, zrobiłeś bez problemu, tylko że czterech Polaków miało to minimum wykonane, ale generalnie jesteś już teraz pewny, że jedziesz na te mistrzostwa i właśnie między innymi taki jest cel tego zgrupowania w Spale, na którym przygotowujecie się już takie ostatnie szlipy, zbieracie do tej imprezy. Wystartujesz na 200 metrów i jest szansa również na sztafetę? Tak, tak. Właśnie głównie na tym zgrupowaniu skupiamy się, żeby gdzieś tutaj między sobą przećwiczyć te zmiany z chłopakami, bo wiadomo, my jesteśmy z innych klubów, z innych zakątków Polski, także nie mieliśmy dużo tych okazji. I tak, minimum na 200 mam wypełnione, także ten mój start jest pewny. Zarówno ze mną będzie startował Damian Trzaska, jak i Łukasz Żok. Niestety nie udało się Szymonowi Szachniewiczowi, który gdzieś tam okupił to kontuzją. Także takie słodko-gorzki może awans, bo ja miałem jednak czwarty czas, gdzieś to miało się wszystko rozstrzygnąć na Mistrzostwach Polski między nami i bezpośredniej rywalizacji. Niestety no, Szymonowi zdrowie nie dopisało, ale no, myślę, że w tym roku na pewno mamy mocny skład i gdzieś tam mieliśmy już takie próby sztafetowe, gdzieś te czasy oscylowały w okolicach 40 sekund, czyli szybciej niż biegaliśmy wtedy w Boras. To nie był też najmocniejszy skład, także myślę, że jeśli znajdę się w tym składzie i jeśli wszystko się złoży, to na pewno możemy powalczyć do finału, jak i o wysokie miejsce w tym finale. Gdzieś tam może zakręcić się koło tego medalu, ale to już będzie takie, że tak powiem, spełnienie naszych ambicji, marzeń. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. A indywidualnie na co liczysz w tym biegu na 200 metrów? Na pewno gdzieś tam przebrnąć przez tę eliminację, dostać się do półfinału i w półfinale powalczyć o awans do finału. Jeśli już bym zakwalifikował się do tego finału, to już było, myślę, takie moje spełnienie może ambicji na ten sezon. No a w finale to już wiadomo, to jest jeden bieg, wszystko od nowa się rozstrzyga, dużo rzeczy może się zdarzyć. Niektórzy ludzie nie wytrzymują psychicznie, robią falstart, także no wtedy to już co. Czy skończyłbym ósmy, czy tam gdzieś w pierwszej piątce, pierwszej trójce, to byłbym zadowolony, także generalnie tylko liczę najbardziej na ten finał. No i pokazać się po prostu z takiej strony, żeby zrobić tą życiówkę sprzed dwóch lat i już będę usatysfakcjonowany w pełni. A powiedz mi jeszcze, bo po powrocie z Mistrzostw Europy wspomniałeś Mistrzostwa Polski do lat 23. To też dla ciebie ważna impreza. Czy ty jakby budując formę z jednej na drugą imprezę, czy jakoś tak próbujesz się wstrzelić, żeby ten lipiec to była taka optymalna forma? Jak to wygląda? Ja tak właściwie głównie skupiałem się na tych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy. Wydaje mi się, że te Mistrzostwa Polski młodzieżowców to będzie jeszcze taka forma, która gdzieś tam zostanie z tych Mistrzostw Europy i na pewno poziom będzie wysoki zarówno u mnie, jak i u moich rywali. Także nie traktuję tego jakoś, że to jest ostatnia impreza i już będę zmęczony, tylko staram się utrzymać gdzieś tam skupienie i każdą imprezę traktować na podobnym poziomie, żeby po prostu dać sobie wszystko. No i na pewno na młodzieżówce chciałbym powalczyć o medal. Z jakiego kruszcu to zobaczymy. Poziom jest wysoki, jak mówiłem, bo aż czterech młodzieżowców zrobiło minima. Gdy ja byłem juniorem, to byłem jedyną osobą, która wypełnił ten wskaźnik PESLA. Także tam było o wiele, może nie łatwiej, tylko no byłem faworytem. Teraz gdzieś tam mam trzeci, czwarty czas, także walka będzie zacięta do ostatniego metra i mam nadzieję przywieźć medal. Dwa lata temu, kiedy rozmawialiśmy, gdzieś tam po cichutku nawet marzyłeś o tym, że możesz wystąpić na igrzyskach w Tokio. Igrzyska o rok się opóźniły. Dla ciebie to teoretycznie była szansa jeszcze większa na to, żeby pojechać. Tak z perspektywy czasu żałujesz trochę? Czy co poszło nie tak, że jednak gdzieś tej życiówki nie udało się złamać, nie udało się zejść poniżej tych 21 sekund jeszcze? Wydaje mi się, że te perypetie gdzieś tam zdrowotne, które kontuzje, które doskwierały mi w tym ubiegłym roku, nie pozwoliły mi gdzieś tam wejść na ten wyższy poziom sportowy i tamten poprzedni rok, pomimo że tam nie było jakichś większych zawodów, to jednak no, nie pokazałem się z takiej najlepszej strony. Myślę, że też to, że po prostu nie mogę na treningach teraz gdzieś tam dawać siebie wszystkiego, czyli tak jak wcześniej wspominałem, trenować bardziej pod to 400 metrów, też mogło na to wpłynąć, bo ja jedyne gdzieś tam nadzieje i ambicje, które wiązałem, to była ta sztafeta 4-400. No jednak koniec końców na 400 metrów wystartowałem tylko w hali i tutaj teraz w tym sezonie letnim nawet indywidualnego startu nie podejmowaliśmy w związku z tym, że ja właśnie miałem inny trening, nie było tego treningu specjalistycznego pod 400 metrów.
gdzieś tam musiałem właśnie przewartościować te swoje cele i skupić się bardziej na tych mistrzostwach Europy, które już właściwie za niecałe 2 tygodnie, właściwie no już praktycznie tydzień. Także myślę, że to miało duży wpływ. No i zobaczymy, ja tam gdzieś te igrzyska olimpijskie rozpatrywałem w takim kontekście raczej marzeń do spełnienia, no i na pewno gdzieś tam będę walczył o to, żeby w przyszłości też może kiedyś wyjechać, ale już w tym roku niestety nie uda się. A gdzie widzisz swoją przyszłość? Cały czas gdzieś jako sprinter 200-metrowiec, czy gdzieś będziesz próbował w przyszłości mimo wszystko przekwalifikować się na 400-metrowca? Na pewno na ten moment chciałbym dokończyć ten sezon jako typowy sprinter, czyli 200 metrów i potem gdzieś szukać przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej mój organizm zareaguje na ten trening. Jeśli znalazłbym taką przyczynę i byłbym w stanie gdzieś tam na tyle ciężko trenować, żeby to dawało efekty i zarówno nie obciążało gdzieś tak mojego organizmu i zdrowia, to myślę, że na pewno jako 400-metrowiec. Aczkolwiek jeśli wszystko byłoby w takim układzie, jakim teraz jest, czyli po prostu, że ten trening wytrzymałościowy troszkę gorzej na mnie działa, to myślę, że wtedy starałbym się wycisnąć ile się da z tego sprintu i gdzieś tam starać się śrubować te życiówki na tyle, żeby potem już w imprezach seniorskich móc sobie wypełniać te minima i wtedy walczyć na tych seniorskich imprezach w sprincie. Wiadomo, w sztafecie jest troszkę łatwiej, bo no jest tam nas czterech i jednak w czterech walczymy, także zarówno jak to sztafeta 4x100, jak i 4x400 metrów ma to do siebie, że o wiele łatwiej gdzieś tam pojechać na imprezę, jeśli macie mocny, równy skład. Także zobaczymy po prostu, jak to będzie z tym moim zdrowiem i czy będę mógł się na tyle przygotować na 400 metrów, żeby to mnie, te wyniki mnie zadowolały i gdzieś tam mógłbym się łapać do tych sztafet, a jeśli nie, no to będę starał się w tym sprincie jeszcze dużo zdziałać. I tak na koniec jeszcze, Patryk, powiedz, jak będą właśnie wyglądały te twoje najbliższe dni. Do kiedy jesteście na zgrupowaniu, kiedy wylatujecie na Mistrzostwa Europy, kiedy są twoje starty przewidziane? Wylatujemy we wtorek z Warszawy i meldujemy się w Tallinie. Potem to będzie właściwie 7 lipca. Ja mam start 9 lipca indywidualnie w piątek i potem na następny dzień w sobotę są półfinały i finały. Także wtedy będę walczył indywidualnie w piątek i w sobotę. To będzie właściwie 9-10 lipca i 11 lipca są eliminacje i finały sztafet. Także proszę trzymać kciuki. Będziemy trzymać kciuki na pewno tutaj w Ostrowie, bo przecież masz nadal wielu, wielu fanów. Cieszymy się, że trenujesz w Ostrowie i reprezentujesz barwy już klubu akademickiego, ale pod okiem trenera Michała Walczaka trenujesz w Ostrowie i trzymamy kciuki za powodzenie. Na pewno, jeśli będzie gdzieś możliwa transmisja, będziemy oglądać, trzymać kciuki i dopingować cię w Tallinie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim, Patryk. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci, że znalazłeś chwilę czasu na zgrupowaniu, na tą rozmowę. No i umawiamy się już teraz, że jak już po sezonie, też gdzieś na pewno już może w studiu bezpośrednio w Ostrowie spotkamy się, porozmawiamy, podsumujemy ten sezon w twoim wykonaniu. Miejmy nadzieję, że okraszony jeszcze kolejnymi medalami, bo z Mistrzostw Polski, przypomnijmy, przywiozłeś srebro w sztafecie. Indywidualnie tym razem się nie udało. Dziękuję ci raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Moim gościem był Patryk Wykrota. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie.